Do końca kwietnia można spisać się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. Spis powszechny jest obowiązkowy, a dzięki pomocy wyznaczonego pracownika można w łatwy sposób odpowiedzieć na pytania w wyznaczonym miejscu. Przede wszystkim pierwsze co to kierujemy osoby pod jeden numer telefonu, żeby też nie było problemów z umawianiem się, żeby każdy miał taką możliwość i za długo też nie czekał. Tak? Mniej więcej takie spisanie się trwa 15 minut. Jednakże nie każdy też ma ten czas, żeby ten czas poświęcić po prostu przychodząc tutaj do urzędu. Dlatego też kierujemy pod jeden numer. Pani nam umawia osoby, tak, na daną godzinę. Wówczas mamy tą płynność zachowaną, tak. I taka osoba przychodzi i w zależności, czy potrzebuje od nas pomocy, to taką pomoc udzielamy, czy tam jakieś wskazówki, tak. Może się spisać. Rachmistrzowie telefonicznie rozpoczynają pracę od 4 maja i skontaktują się z każdym, kto do końca kwietnia nie skorzystał z możliwości samospisu. Oczywiście spisać się można na wiele sposobów, głównie przez internet, ale także telefonicznie i przez rachmistrza. Narodowy spis powszechny trwać będzie do końca września tego roku, a zebrane dane są niezbędne i pomogą także na szczeblu lokalnym. Te wszystkie informacje są związane i przetwarzane, są potrzebne później do naliczenia różnego rodzaju budżetów, czyli stworzenia budżetów i też na poziomie tym centralnym, lokalnym. Następnie do określenia wysokości subwencji, które są przekazywane w formie dotacji także do samorządów lokalnych, na bazie których my opracowujemy budżety. Narodowy spis powszechny przeprowadzany jest co 10 lat. W gminie Grodków w połowie marca spisało się około 5% mieszkańców. Zachęcamy do korzystania z wielu różnych form spisu.